Jednym z ważniejszych wniosków płynących z badania jakościowego, czyli tego, które polegało na rozmowach z pacjentami, było to, że paradoksalnie największy problem z obniżeniem jakości życia mają osoby dopiero co zdiagnozowane. U nich, dlatego powiedziałam paradoksalnie, że to są osoby, które zazwyczaj mają niewielkie objawy jeszcze SM-u, nie mają tak dużych szkód, jeśli chodzi o swoje zdrowie, ale jednak ten moment dowiedzenia się, moment diagnozy, że jest się chorym na SM, jest tak trudny, że jest czymś w rodzaju zawalającego się świata. Osoby, które już wiele lat chorują, są wiele lat od diagnozy, można podzielić wyraźnie na dwie grupy. Jedna grupa to jest taka, której udało się dzięki odpowiednio ustawionemu leczeniu bardzo dobrze funkcjonować. Dalej pracują, robią to, co robili i wtedy ich jakość życia jest naprawdę bardzo dobra, poza pewnymi elementami ubocznymi związanymi z działaniem leku. To oczywiście jest męczące, bo to jest branie leków przez całe życie w bardzo wielu terapiach codziennie i z różnymi objawami. Natomiast gorzej jest, to jest ta druga grupa pacjentów, ci, którym to leczenie niewystarczająco pomaga, nie zatrzymuje choroby. I czasami mają zmieniane terapie, muszą się do kolejnych sposobów leczenia przyzwyczajać. Dla osób chorych na SM jakość życia jest niezwykle ważna. Ważne jest nie tylko to, że farmakologicznie dostają wsparcie, ale też, że dostają różnego rodzaju wsparcie od bliskich, pracodawców, które zwiększa ich jakość życia. Właściwie większość osób chce dalej pracować, nie chce przestawać, nie chce iść na rentę, tylko chce pracować, chce aktywności. Z tego badania ewidentnie wynika, co wskazało 73% pacjentów, że najważniejszą rzeczą jest skuteczność leczenia, ale zaraz na drugim miejscu jest to, żeby leczenie było przyjazne dla pacjenta, żeby tych skutków ubocznych było jak najmniej. Ważną rzeczą w tym postępie medycyny jest to, żeby zwracać uwagę nie tylko na nowe leki, które wchodzą, ale na nowe formy leków już istniejących, które z sukcesami są stosowane od wielu lat. Tutaj takim przykładem na pewno jest natalizumab, który w tej chwili stosowany z sukcesami w formie wlewu, może być podany w formie zastrzyku podskórnego, co jest nie tylko oszczędnością dla systemu, tak zwanego systemu ochrony zdrowia, ale również dla samych pacjentów, dlatego że te żyły, które są co chwilę naruszane przy różnego rodzaju badaniach podczas leczenia stwardnienia rozsianego, tutaj byłyby oszczędzane. Jest to również krótszy czas w ośrodku zdrowia i na pewno od strony psychologicznej mniejsze obciążenie dla takiego pacjenta. Postęp współczesnej medycyny pozwala na zmianę postrzegania pacjenta ze stwardnieniem rozsianym. Zresztą ja nie lubię mówić pacjent, to są osoby, które po prostu żyją z SM-em. Lekarze sami wskazują, iż w tej chwili do ich poradni przychodzą osoby w pełni sprawne, pracujące, zakładające rodziny, realizujące wszystkie swoje cele życiowe. Te kilkadziesiąt lat temu niestety były to osoby, u których niepełnosprawność następowała bardzo szybko. My dzięki odpowiedniemu i szybko wdrożonemu leczeniu możemy tej niepełnosprawności zdecydowanie uniknąć.